I'm the only one who's seen it and made it out alive. Siema, z tej strony Julian z Brud z Kosmosu. W sumie was nie zaskakuje, bo spodziewaliście, że skoro jest Black Panther, to ja muszę o nim pogadać. Już w lutym do kin zawita Black Panther, a ja właściwie na ten film czekałem i czekam wciąż bardziej niż na pierwszego Ironmana, czy jakikolwiek film ze stajni DC. Dlatego przygotowałem dla was analizę trailera, czyli kto jest kim, dlaczego, oczywiście nie będę zdradzał tutaj jakiejś fabuły czy też moich teorii, ponieważ to jest teaser trailer i to byłoby idiotyczne, gdybym teraz próbował zgadywać całą fabułę. To nie o to chodzi, to nie jest Spider-Man Homecoming. Black Panther będzie filmem z najmocniejszą czarną obsadą w historii filmów MCU. Tym jednak śmieszniejsze, że zwiastun zaczyna się od dwóch białych typków gadających ze sobą, od Golluma, który jest przesłuchiwany przez Bilbo Bagginsa. Więc film o Afryce i afrykańskim królu Black Pantherze zaczyna się od ujęcia najbardziej białego człowieka, jaki może być, czyli Martina Freemana, bo jeżeli otworzymy encyklopedię pod hasłem biały, no to nam wyskoczy albo Martin Freeman, albo Conan O'Brien. Ciekawe, czy to taki mały psztyczek w nos, czy taki może żarcik, że robimy film, gdzie 90% obsady jest czarna, a zaczynamy od sceny z dwoma białymi, którzy się nawzajem przegadują. Jak już wiemy, większość filmu będzie się dziać w Wakandzie. Wakanda jest tak naprawdę tajemniczym królestwem nieprzeniknionym, który dla Everetta Rossa, czyli granego przez Martina Freemana, będzie takim sobie krajem trzeciego świata, gdzie się chłopaki wciąż ubierają w sukienki i sobie tańczą. A tak naprawdę jednym z najważniejszych państw, jeżeli chodzi o złoża. Dlaczego Wakanda jest tak rozwinięta? Ponieważ Wakanda w komiksach jest miejscem jednym z dwóch, ale w MCU prawdopodobnie na razie jednym i jedynym miejscem, gdzie rozbił się meteoryt zawierający najbardziej dźwiękochłonny, czy może najdroższy metal na świecie, vibranium, który to właśnie, z którego stworzona jest tarcza Steve'a Rogersa, z którego stworzony jest strój Black Panthera i który swoją drogą stanowił podstawę dla stworzenia Visiona. Ale kim właściwie jest Black Panther? Ponieważ to, że widzieliśmy go przez chwilkę w Civil Warze, nie znaczy, że wszystko zostało wyjaśnione. No dobra, zostało wyjaśnione, ale powiedzmy, że ty jesteś jedną z tych osób, może ty jesteś jedyną osobą, która nie widziała Civil Wara i nie ma pojęcia, kim jest T'Challa, kim jest Black Panther. Black Panther jest to tytuł i postać, która jest obrońcą Wakandy. Obrońca dlatego, ponieważ jest to najsilniejsza, najbardziej sprawna osoba i najczęściej jest to tytuł, który jest łączony z byciem królem Wakandy. Jak wiemy, w MCU możliwe, że jest inaczej, ale trzymajmy się tego, że jest w tym momencie T'Challa, który jest jednocześnie i królem Wakandy i dzierży rolę Black Panthera, obrońcy, który zostaje niejako naznaczony przez Boga Panthery, The Panther God, który spożywa rytualne zioło w kształcie serca, które daje mu znacznie większą moc, znacznie większą szybkość. Jego zmysły są w dodatku niezwykle wyostrzone i on nawet nie potrzebuje stroju zbudowanego całkiem z vibranium, który pochłania wibracje, którego można strzelać, jak widzimy na tym zwiastunie, może dostać ileś kulek i one się po prostu nawet niego nie odbijają, a spadają, ponieważ pochłaniana jest cała siła uderzenia, ale nawet bez tego stroju Black Panther jest niezwykle sprawny fizycznie. W komiksach nawet początkowo był równy Kapitanowi Ameryce w walce wręcz, a później nawet go pokonał. Przy okazji zwróćcie uwagę, jaki zajebisty jest pierwszy reveal Black Panthera, tak bardzo nawiązujący do wszystkich scen, gdzie pierwszy raz widzimy Batmana, gdzie jest ciemno, gdzie są złoczyńcy, którzy machają latarkami i nagle podnoszą wzrok, czy też jedną latarkę podnoszą i tam się pojawia Batman. W tym przypadku jedyna różnica jest taka, że maska nie jest nietoperza, a jest pantery. Ale przejdźmy teraz do tego, co jest najważniejsze, czyli do tych wszystkich postaci, które widzimy w zwiastunie, a których wy nie musicie znać, ponieważ nie zasypiacie codziennie z wielką poduszką w kształcie Black Panthera, przytuloną do was i która was uspokaja. Zaczynamy od Zuriego, który jest tutaj grany przez Forresta Whitakera i jest to taki starszy, który odbył już setki walk w komiksach, jest takim przybocznym pomocnikiem i dba zawsze o Black Panthera.
Tutaj w wersji filmowej prawdopodobnie będzie bardziej pełnił rolę troszeczkę ojca, troszeczkę, jak powiedział reżyser, Obi-Wana Kenobiego. Kolejną ważną postacią jest Wokabi, tak naprawdę prawa ręka Black Panthera, czyli jego z jednej strony pomocnik, z jednej strony osoba, która jest odpowiedzialna za armię, który właśnie ze względu na swoją relację z nim może sobie pozwolić na takie pyskówki, na podważanie jego kompetencji, ale tylko i wyłącznie ze względu na dobro Wakandy. A gra go koleś, który już widzieliśmy w tym roku w filmie Get Out, czyli Uciekaj, jeden z ulubionych, ja nie wiem, czy to nie do końca roku nie zostanie mój ulubiony film 2017 roku. W Captain America Civil War widzieliśmy już postacie, które towarzyszą zawsze Black Pantherowi, czyli Dora Milaje. Move, or you will be moved. As entertaining as that would be. Jego straż przyboczna składająca się z samych kobiet, które są z, pochodzą z każdego z tych plemion w Wakandy i mogą jednocześnie być materiałem na żonę dla Black Panthera. Więc są to dziewczyny, które są wybierane i szkolone od małego, by służyć, by bronić Black Panthera. I tak przechodzimy do rodziny Black Panthera, która także pojawiła się w tym zwiastunie. Zobaczyliśmy na chwilkę Shuri, jego siostrę, która w tym uniwersum, w tym świecie przyrównywana jest do Iron Mana, do Tonego Starka Wakandy. Jest wynalazcą, jest twórcą, twórczynią. Shuri w komiksach jest tylko następna w kolejce do tronu, ale także faktycznie zostaje Black Pantherem i dzierży tę rolę przez długi, długi czas. Przez dosłownie chwilę widzimy także matkę Shuri, czyli tak naprawdę macochę Black Panthera, drugą żonę T'Chaki, ojca T'Challi, która w komiksach niejednokrotnie była postacią co najmniej niejednoznaczną moralnie, która tam kombinowała, która nigdy nie została uznana przez ludzi i obywateli Wakandy jako osoba z zewnątrz, nieurodzona w Wakandzie, która nie miała prawa nigdy zostać królową. I tak płynnie przechodzimy do vilenów, do przeciwników, do złoczyńców. W Black Pantherze mamy ich przynajmniej czterech i całą czwórkę zobaczyliśmy na tym zwiastunie. Zaczęło się od Ulyssesa Klaue'a, granego przez ukochanego Andego Serkinsa, którego znamy nie tylko z roli Golluma, ale także chociażby King Konga czy Cezara z Planety Małp. Ulysses Klaue jest klasycznym przeciwnikiem Black Panthera, jest tym, który w komiksach odpowiada za zabicie T'Chaki, jak wiemy, tutaj tak nie będzie, a po tym jak stracił rękę, to doczepił sobie jakiś dziwny narząd, który także potrafi manipulować dźwiękiem, manipulować wibracjami. Pozostała nam trójka przeciwników. Przez chwilę mignęła nam grana przez Lupita Nyong'o Nakia. Widzimy też przez chwilę M'Baku, czyli Man-Ape'a, postać, która jest przywódcą plemienia górskiego, który zdobył swoje moce zjadając i kąpiąc się w krwi mistycznego białego goryla. To jest cudowne, bo nie wiem, jak będzie to wykorzystane w filmie. Goryle, jak wiemy, są wegetarianami, są niezwykle potulne, grzeczne, tam praktycznie nie ma agresji, ale jak wiemy, mamy świat komiksów, tam prawdopodobnie goryle to po prostu lubią brać kałasznikowy i napierdzielać do wszystkiego wokół, najbardziej krwiożerce stworzenia, a rekiny to wegetarianie. Nie da się jednak ukryć, że najważniejszym vilenem całego filmu najpewniej będzie Eric Killmonger, grany przez Michaela B. Jordana. Eric Killmonger jest to syn człowieka, który w komiksach stanął po stronie Ulyssesa Klaue'a, stanął po stronie tych, którzy chcieli kolonizować Wakandę i za to jego syn został wygnany z Wakandy, trafił do Nowego Jorku, gdzie edukował się, rozwijał, dbał o swoje ciało, stał się właściwie maszyną do zabijania i jego celem był powrót do Wakandy i zemsta na Black Pantherze, którego oskarżał o to, że to wszystko jest jego winą. Nie to, że zdrada ojca, ale wygnanie, śmierć ojca i tak dalej, wszystko przez T'Challę i wcześniej przez T'Chakę. Co ciekawe, Killmonger, czyli N'Dajaka, w komiksach nieraz już pokonał T'Challę i nawet został Czarną Panterą, został Black Pantherem. Mówiłem, to będzie proste, teraz już poznajecie wszystkich członków rodziny królewskiej, wszystkich przeciwników Black Panthera i z łatwością poradzicie sobie, ogarniecie, kto jest kim w filmie. Dajcie mi znać w komentarzach, co wam się najbardziej podoba w tym zwiastunie.
co byście chcieli zobaczyć w następnym zwiastunie albo w filmie, która z postaci waszym zdaniem jest najciekawsza, która powinna dostać jak najwięcej minut na ekranie, która umrze i dlaczego to będzie Forest Whitaker, ponieważ to jest jego chyba nowa przypadłość, umierać i mówić save the dream, save the rebellion. Powiedzcie mi, co wam się podoba, co wam się nie podoba i dlaczego Black Panther jest najlepszym filmem MCU, chociaż jeszcze nie wyszedł. Widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Dzisiaj się nie widzieliśmy, ponieważ jestem nieumalowany, ale następnym razem moją mordą już będę do was świecił. Na razie.